Hej, hej, witam na moim kanale. Niedziela to oczywiście dzień nowości kosmetycznych. Mówię oczywiście, chociaż tydzień temu ich nie było, za co bardzo przepraszam tych, którzy czekali. Wyjątkowo musiałam pracować w sobotę i byłam wyjątkowo wypompowana i nie miałam po prostu energii, żeby zrobić to dobrze. Także wracam dzisiaj. Dzisiaj będziemy mieć bardzo dużo do omówienia, także nie przedłużam tego wstępu. Powiem tylko dla tych, którzy odwiedzają mnie pierwszy raz, że jest to seria, w której przedstawiam Wam, co pojawiło się na rynku w tym tygodniu, bądź co zostało zapowiedziane jako nowość. Wszystkie informacje biorę z Instagram. Za chwilę usiądę obok, koło mnie będą pojawiać się zdjęcia właśnie z Instagrama. Na górze każdego jest nazwa profilu, z którego to zdjęcie pochodzi. I postaram się na dole dodać linki do wszystkiego, co jest w tej chwili dostępne, bądź jakieś ważne informacje. A teraz już naprawdę wszystko, przesiadam się na bok i zaczynajmy. Zaczynamy od razu na bogato od Diora. Od Diora mamy tak naprawdę dwie nowości. Pierwsza to jest stick, nazywa się Forever Skin Perfect Stick i ma być to stick, powiem po raz kolejny, który może nam zarówno posłużyć jako baza pod makijaż, jako podkład bądź concealer, jako korektor. Postaram się go znaleźć na żywo i zrobić jakieś swatche. Jestem ciekawa bardzo kolorów tego sticka. Natomiast Dior ma zazwyczaj dobrą bardzo kolorówkę, jeżeli chodzi o kolory podkładów. Bez problemu mogę sobie tam coś znaleźć. Są też kolory jaśniejsze ode mnie, nie jestem najjaśniejszym, także już jest plus. Jeżeli chodzi o formę sticka, nie bardzo lubię się z tą formą, natomiast nie mówię nie, nie mówię tak. Druga rzecz, ta, która bardziej tutaj na mnie łypie z tego zdjęcia, to jest duo. Duo różu i rozświetlacza w czterech przepięknych wersjach kolorystycznych. I to na początku wydawało mi się, że będzie taki pewniak, który będę chciała zakupić, natomiast im dłużej patrzę na te zdjęcia, tym mniej widzę wersję kolorystyczną, która tak w 100% mi odpowiada. Bardzo podoba mi się oczywiście ten taki różowo-lawendowy rozświetlacz, piękny. Natomiast średnio go widzę z tym różem obok. Podobnie wersja ta 257 obok. Znowu bardzo ładny ten róż, ale rozświetlacz nie wiem, czy będzie mi pasował. Nie wydaje się też jakkolwiek interesujący, jest to po prostu szampan. Także nie jestem pewna, czy jest to jakaś wersja kolorystyczna, która jakoś szczególnie mi zawróci w głowie. Ja bardzo lubię, zwłaszcza rozświetlacze od Diora, uważam, że są naprawdę świetne. Mam wersję złotą i swego czasu czaiłam się na różową. W tej chwili już czuję mniejszą potrzebę, ponieważ mam bardzo fajne różowe rozświetlacze. Ale gdyby to było właśnie jakieś takie fajne duo, kto wie, znowu coś, co musiałabym zobaczyć na żywo, żeby określić, czy kolor jest fajny, czy nie. Ale jestem bardzo ciekawa, co Wy myślicie. No wygląda to pięknie, jest to Dior, bardzo ładne te wypraski i wygląda to na pewno bardzo luksusowo. Przejdźmy więc może do czegoś mniej luksusowego, czy ja tu coś takiego mam blisko. Tak się akurat ułożyło, że mam same takie marki bardziej luksusowe na początku, także trudno, lecimy dalej. Lisa Eldridge, marka, którą uwielbiam, marka w sumie indie, można powiedzieć. Lisa według mnie nie stworzyła jeszcze czegoś, co by mi się nie podobało. Są oczywiście produkty, które lubię bardziej bądź mniej. Nie wszystkiego też próbowałam. Natomiast jeżeli chodzi o produkty do ust, dla mnie ona jest totalną mistrzynią. Mamy tutaj nowy produkt. Jest to balsam koloryzowany, bardzo błyszczący, bardzo nawilżający usta i tak pielęgnujący usta. Także bardzo wygląda to ciekawie. Jeżeli chodzi o kolory, mamy ich na razie tylko 5. Natomiast zobaczcie, jakie one są piękne. Tutaj tak naprawdę wszystkie z tych kolorów mi się podobają. Najbardziej chyba Metropolis, bo ja lubię brązy na ustach bardzo nawet. Oraz ten drugi, którego nazwy nie odważę się wymówić. Natomiast ten taki właśnie różano mauve, bardzo ładny. Widziałam na YouTubie Lisy, nie oglądałam całego filmu jeszcze, to muszę nadrobić. Natomiast widziałam jakieś przebitki Lisy Eldridge, która soczuje to na swoich ustach i zwłaszcza kolor Metropolis bardzo mi przypadł do gustu, także no Lisa Eldridge jest dla mnie trochę ciężej dostępna niż na przykład dla osób, które mieszkają w Europie, w Polsce. Ja mam tylko opcję Selfridges bądź bezpośrednio od Lisy. Obie wersje wiążą się z dodatkowymi opłatami, także nie lubię po prostu zamawiać jej do Kanady, natomiast prawie zawsze jak jestem w Polsce, to zamawiam sobie właśnie coś od Lisy do Polski i zabieram ze sobą do Kanady. Tutaj myślę, że ten produkt również wpadnie na tą listę, kiedy będę w Polsce, ponieważ no nie jest to nic, co potrzebuję natychmiast, natomiast jest to na pewno coś, co chciałabym spróbować obok jeszcze kilku innych produktów od Lisy, które
w dalszym ciągu są na mojej wishliście. Kolejna nowość to marka Tirtir i ich słynne, można powiedzieć, viralowe, to chyba lepsze jest określenie, viralowe podkłady w poduszeczce. Rozszerzyli swoją gamę kolorystyczną, jest tych kolorów teraz cała masa. Wydaje mi się, że więcej niż tutaj, co na tym zdjęciu akurat jest pokazane. To jest tak naprawdę temat, który chciałam z Wami zagaić w tym momencie, ale myślę, czy go nie rozwinąć w chat make-upie, ponieważ cała afera, która wiązała się z tymi podkładami, bardzo przykuła moją uwagę. Dajcie znać, czy wiecie, o co chodzi. Jeżeli tak, to czy uważacie, że jest to temat, który warto poruszyć? A jeżeli nie, to czy jesteście ciekawi? Na razie nic więcej nie zdradzę. Idziemy dalej. Dalej mamy nowy róż w płynie od Huda Beauty. Ja Huda Beauty już nie kupuję, już się wyleczyłam. Kto ogląda mnie w zeszłym roku, to wie. Natomiast muszę przyznać, że wyglądają te róże naprawdę uroczo. Podoba mi się takie małe opakowanie. Ma aplikator, ja to bardzo lubię właśnie w różach. Taki aplikator zamiast pompki, uważam, że to lepiej się sprawdza przy tej kategorii produktu. Kolory są bardzo ładne, bardzo takie dzienne, normalne, nie powiedziałabym, że jest tutaj coś nienormalnego. Ten Strawberry Cream bardzo ładnie wygląda i myślę, że jeżeli miałabym kiedyś coś kupować, no to raczej byłby to ten kolor, ale tak jak mówię, no ja nie planuję. Nie planuję zakupów żadnych u Huda Beauty. Kolejna rzecz to Milk Makeup i w szczególności tutaj chciałabym powiedzieć o tak zwanym Tubing Brow Gelu, czyli żelu do brwi właśnie w tej formule Tubing. Może kojarzycie Tubing maskary. To są takie maskary, które posiadają jeszcze włókna, które przyczepiają się do naszych rzęs i powodują no, zwiększenie objętości, zwiększenie czasem też długości. I wersja tego produktu w kontekście brwi ma to sens tak na papierze, natomiast nie widziałam jeszcze osoby, która używała tego żelu i to wyglądało dobrze. Widziałam to u kilku no, większych, powiedzmy, youtuberek zagranicznych, właśnie ten Milk Tubing Brow Gel i powiem Wam, że mnie się ten efekt nie podobał. Wyglądało to strasznie tak sztucznie. Te brwi były takie bardzo krzaczaste i miałam wrażenie, że ciężko jest ten produkt nałożyć precyzyjnie. Mnie osobiście ten efekt się nie podobał, youtuberkom się podobał. Może po prostu lubią bardziej krzaczaste brwi. Nie wiem, ja nie lubię takich krzaczastych, także ciekawa jestem też, co Wy o tym myślicie, czy w ogóle taki produkt typu właśnie tubing do brwi, czy ma dla Was sens, czy nie? Czy nie lepiej te brwi właśnie dorysować na przykład, czy wypełnić? Ja też na przykład nie lubię sposobu usuwania tubing maskary, dlatego ja nie używam takiego typu maskar, nie lubię po prostu tego efektu schodzenia tych rolek z rzęs. Także dla mnie to na pewno jest pas, ale jestem bardzo ciekawa, co Wy o tym myślicie. Kolejna rzecz to jest informacja tak naprawdę, że 5 lipca tą formę wypuścić ponownie dwie palety, które były wydane oryginalnie w zeszłym roku i będą to dwie palety z tej kolekcji Private Blend Cherry. Ja posiadam tą wersję po prawej, tą taką w żywszej czerwieni. Mam na ten temat film, to był totalny fail. Te kolory, które są tutaj widoczne na obrazku, nie są tymi, które są w rzeczywistości. Dla mnie to była to totalne fiasko. To była chyba jedna z gorszych palet, które kupiłam w zeszłym roku. Głównie ze względu na to właśnie, że no, kolory nie odpowiadały rzeczywistości. I mimo tego, że kusiła mnie ta wersja obok, właśnie którą widzicie, i może powinnam była zdecydować się na tą zamiast Electric Cherry, no ale mleko się już wylało, tak? Także ja nie polecam. Wydaje mi się, że sam fakt, że Tom Ford wznawia sprzedaż właśnie tych palet, pokazuje, że te palety się nie sprzedały. Także ja bym radziła unikać, bądź jeżeli komuś się bardzo podobają, na pewno można je dostać gdzieś na wyprzedaży, może w The Cosmetic Company Store, o którym już dawno nie mówiłam w sumie, a w dalszym ciągu z tego co wiem działają też prężnie na Instagramie w Polsce. Można u nich złożyć zamówienie przez Instagram, przez wiadomości i wyślą po prostu do domu, do paczkomatu. Także fajna opcja, jeżeli ktoś szuka produktu, który może nie jest taki bardzo hot w tym momencie, być może jest to produkt zeszłego roku i to są, wydaje się, tylko produkty Estée Lauder pod marką Estée Lauder. Także podejrzewam, że tam mogą te palety się znaleźć. Mogą tam być już na przecenie. Nie jest to natomiast jedyna wiadomość od Toma Forda. Mamy też przecieki nowej kolekcji na ten rok. Szczerze mówiąc, dla mnie ta kolekcja wygląda strasznie tandetnie. Przepraszam. Same czerwone opakowanie jest w porządku, podoba mi się. Natomiast środek wygląda koszmarnie. Te serduszka w logo TF nie. Zwłaszcza, że ta paleta nazywa się Body Heat. Ja mam Body Heat i ono nie wygląda tak. Na tym zdjęciu, nie, może to jest kwestia zdjęcia, tego marketingowego, wygląda, przepraszam, ale obleśnie. Bardzo mi się nie podoba. Te brązy totalnie nie pasują mi do tego różu na górze. Body Heat jest przecież ładna.
Aż teraz jestem w szoku, co to jest. Czy to jest jakaś inna paleta? Ale w sumie nie, Body Heat to jest taka kultowa paleta od Toma, także nie spodziewałabym się, że to jest coś innego. To chyba musi być jakaś znowu reedycja palety Body Heat w nowym opakowaniu. Nie, to jest na pewno na nie. Dalej mamy, co to jest to Love Scene. To ma być rozświetlacz, to już jest ciekawsze. Mam jeden rozświetlacz od Toma i jest naprawdę przepiękny, taki też właśnie różany. Ten tutaj wygląda dziwnie, może to jest właśnie kwestia tego zdjęcia, to jest, nie wiem czy to jest nawet zdjęcie, może bardziej rysunek. Dodatkowo mamy limitowany case na podkład w poduszeczce oraz produkt do ust. Produkty do ust Toma Forda również bardzo lubię, także... Ale szczerze, nic z tego zdjęcia mi się nie podoba. Nie wiem, może to jest kwestia tego zdjęcia, może jak zobaczymy prawdziwe zdjęcia, to zmienię zdanie. Na ten moment to jest wielkie nie. I tak patrzę, słuchajcie, co mogę tutaj innego Wam pokazać niż marki luksusowe, ale jest ciężko, bo naprawdę dużo ich się wydaje. Więc może zobaczmy sobie na ten koszmarek od MAC-a. MAC Cosmetics wydaje nową paletę 40 Shades of Pride. Koszmar. Nie wiem, czy ja mogę to inaczej nazwać. Jeżeli chodzi o opakowanie zewnętrzne, nie moja estetyka, ale ciekawe. Wygląda tak trochę, wiecie, 3D. Natomiast środek jest koszmarny. Jest to koszmarna paleta. No wiadomo, ma przypominać tęczę. Nie wiem, czy w Europie również, bo ja tego nie pamiętam z czasów, kiedy mieszkałam w Europie. Natomiast no, w Stanach i w Kanadzie czerwiec to jest Pride Month i tęcze są wszędzie. Wszyscy celebrują, wszyscy co chcą oczywiście. Jeżeli chodzi o mnie, to mi totalnie nie przeszkadza, czy ktoś sobie wywiesza flagę na domu, czy nie wiem, do samochodu przyczepia coś kolorowego. Totalnie mi to nie robi. Natomiast dziwnie się czuję, widząc marki kosmetyczne, zresztą nie tylko kosmetyczne, ale no mówimy tu o kosmetykach, wydające jakieś specyficzne produkty z okazji tego miesiąca. Zastanawiam się po prostu, czy jest to kwestia taka typowo zarobkowa, czy coś więcej za tym idzie. No ale nic, mamy tutaj piękną paletę od MAC-a. Dla mnie koszmarek, jeżeli chodzi zarówno o kolory w środku, o rozkład tych cieni, opakowanie zewnętrzne może bym przełknęła, jeżeli to by była taka bardziej klasyczna historia kolorystyczna w środku, natomiast dalej to nie jest moja estetyka, także no dla mnie zdecydowany pas. O, mamy też nowość od Colourpop. Colourpop wychodzi z nowymi balsamami do ust, plampującymi. No po zdjęciu mnie to przypomina Tarte, nie wiem czy Wam też, ale bardzo no, łudząco to przypomina Tarte i ich te sticky, nie wiem czy to są czasem błyszczyki, czasem balsamy, no ale ta forma właśnie podania, z tego co kojarzę, to nie jest nowy produkt dla Colourpop, ale rozszerzenie kolorystyki, 3 nowe kolory, czemu nie, bardzo wakacyjne, bardzo ładne. Dajcie mi znać, czy Wy lubicie tego typu produkty, ponieważ ja się kilka razy przymierzałam do Tarte, chciałam kupić właśnie tego typu produkt od Tarte, ale kiedy próbowałam go w Sephorze, zauważyłam, że mnie bardzo irytuje ta forma tego klikania. To, że muszę to wyklikać i to, że czasem wyjdzie tego za dużo. Wolałabym chyba taki klasyczny wysuwany sztyft. Wtedy myślę, prędzej bym się na coś takiego skusiła. Taki klikacz jakoś, nie wiem, nie wiem, dziwne to jest. Dajcie mi znać, co Wy myślicie. Następnie mamy Bobbi Brown, kolekcja Glow with Love. Dwie przepiękne paletki, kłody. To są te cienie wypiekane z tego co widzę, Starcrossed i Milky Way, mamy już nawet swatche, słuchajcie, tego wszystkiego, w ogóle to opakowanie zewnętrzne, zobaczcie, piękne, bardzo mi się podoba. Jeżeli chodzi o kłody w środku, one są dosyć podobne, jeden jest bardziej brązowy, drugi bardziej brzoskwiniowy, ale szczerze mówiąc wyglądają dosyć podobnie. Nie wiem, czy potrzebowałabym obu, raczej nie. Ale szczerze mówiąc też ciężko mi się zdecydować na jeden. Nie wiem, który bardziej mi się podoba. Z jednej strony ten na dole, pytanie czy ten cień na górze właśnie na swatchu, czy to jest Moonstone czy nie, ponieważ jeżeli to jest Moonstone, no to ja już nie potrzebuję go. Mam inny kłod od Bobbi Brown, który właśnie zawiera ten cień i wolałabym coś innego. No nie wiem, zobaczymy. Jeżeli przyjdzie tutaj do mnie do Kanady i będzie jakoś w miarę normalnie dostępny, to być może się skuszę na któryś, ale czasami one przychodzą i tak szybko się wyprzedają, że ja nawet nie wiem kiedy przychodzą, a już ich nie ma. Także to zobaczymy, ale bardzo mi się podobają. No Bobbi robi naprawdę piękne cienie. Kolejny produkt należy do Danessy Myricks i jest to kolejny produkt w rodzinie Yummy Skin. Tym razem mamy korektor. Ona ma już sporo produktów w tej rodzinie i z tego co wiem, wszystkie cieszą się dużym powodzeniem. Ja bardzo lubię balsam, taki właśnie pod makijaż z tej serii. Kiedyś próbowałam też primera takiego rozświetlającego, miałam próbkę. Też bardzo ładnie wyglądał. Jeżeli chodzi o podkład, tego chyba nie próbowałam, przynajmniej nie kojarzę.
Także korektor no, mnie w tej chwili nie interesuje, podoba mi się natomiast kolorystyka. Jest naprawdę duży przedział kolorystyczny, również w tych jasnych odcieniach, to jest coś, czego mi często brakuje u niektórych marek. Natomiast u Danessy wydaje mi się, że jest to naprawdę bardzo fajny range kolorystyczny. Korektor ma mieć krycie średnie do mocnego, jest to produkt wegański, zawierający wegański skwalan, witaminę E oraz kwas hialuronowy. Bardzo, bardzo ciekawy produkt, nic po co ja bym jakoś, wiecie, biegła, ale fajnie, cieszę się, że marka się rozwija i wprowadziła kolejną kategorię produktów. Następnie mamy Anarfli, kolejna marka typu indie i ich nową kolekcję letnią. W kolekcji mamy paletę cieni, nazywa się The High Temperature Palette. Premiera będzie 27 czerwca, także jeszcze trochę. Muszę przyznać, że totalnie umknęła mi ta nowość na Instagramie. Zobaczyłam tak naprawdę tą paletę po raz pierwszy na YouTubie. Gdzieś tam u tych, wiecie, zagranicznych youtuberek, które czasem śledzę, zaczęły się pojawiać filmiki z makijażami tą paletą, a ja po prostu miałam zaćmienie, mówię, co to za paleta? Totalnie nie kojarzyłam. Zazwyczaj jest odwrotnie, najpierw widzę coś na Instagramie, potem na YouTubie. W każdym razie paleta rzeczywiście bardzo letnia. Tutaj muszę przyznać, że mam takie mieszane uczucia, nie porywa mnie w żaden sposób. Podoba mi się ten górny rząd, bardzo taki ciepły, ognisty, pomarańczowo-żółto-czerwony. Natomiast ten dół, nie wiem, jakoś nie widzę tego razem. Makijaże, które widziałam do tej pory, bardzo mi się podobały, ale to nie było to. Wydaje mi się, że ja bym tutaj ten dół wolała też taki mocno ognisty i jeszcze podrasowany, niż neutralizować go takimi bardziej przytłumionymi fioletami. Nie widzę tego po prostu razem. Mnie by to nie inspirowało, może tak. Mamy też zapowiedź nowej palety od Glaminatrix. Na razie widzimy tylko kawałek okładki, także nie mam pojęcia, co to będzie. Mam nadzieję, że już za tydzień będziemy widzieć całość. Natomiast na razie nie mam pojęcia. Sneak peek mamy również od Nomad Cosmetics, którzy wiemy, że będą wydawać nową paletę i to już 25 czerwca. 17 zaczyna się ta ich słynna już zabawa na Instagramie, gdzie możemy zgadywać kolejną destynację i zgadywać tytuł palety też. Paleta, z tego co widzę, będzie bardzo kolorowa. Nomad też gdzieś tam w komentarzach wspominał, że właśnie to będzie bardzo kolorowa paleta, taka typowo letnia, także no ja mam tutaj duże oczekiwania, bo brakuje mi czegoś takiego. Wydaje mi się, że ich te ostatnie historie kolorystyczne były takie, nie chcę powiedzieć, że bardziej zachowawcze, ale brakowało mi tego czegoś. Jeżeli kolory tych kwiatów, które są na zdjęciu, znajdą się w środku, to będzie na pewno tak. Bo ja kocham takie kolory i wydaje mi się, że zwłaszcza na lato, naprawdę co jest piękniejszego niż takie ostre, żywe kolory na oczach? Nie mam pojęcia. Także zobaczymy. Na razie oczywiście decyzji nie ma. Nie nastawiam się. Staram się nie nastawiać. Zobaczymy, co będzie w środku. Myślę, że jeszcze za tydzień nie będziemy wiedzieć. Może za dwa. Kolejna rzecz to rozświetlacze. Rozświetlacze od Patryka T. Patryk wyskoczył nam, słuchajcie, z 5 rozświetlaczami. Oczywiście jest to ta wersja Dua. Produkt kremowy i produkt pudrowy. To jest chyba już taki klasyk, jeżeli chodzi o Patryka T. No i tutaj moje oczy od razu idą do tego różu. Oczywiście. Podoba mi się też ten biały, natomiast wydaje mi się, że prędzej będę używać tego różowego, dlatego to on zwrócił moją uwagę najbardziej. Patrząc na swatche, wygląda to bardzo obiecująco, to muszę przyznać. Nie jestem tylko przekonana, czy to będzie produkt, który ja będę używać, ponieważ ja nie mam szczęścia do produktów Patryka T. Zużyłam no, do połowy tak naprawdę bronzer, właśnie też takie duo kiedyś posiadałam. Bronzer kremowy był przepiękny, zużyłam go całego. Natomiast ten pudrowy miał zupełnie inny odcień niż ten kremowy, co mi się nie podobało. Był bardziej taki ciepło-żółty. No nie współgrał mi zupełnie z tym bronzerem w kremie. Miałam też jedną z jego palet takich typu trio, gdzie były dwa róże i jeden rozświetlacz. Właśnie wszystko w formie takiego duo, czyli tak naprawdę 6 produktów w jednym. Totalna masakra. To było złe, to było po prostu złe. Także tego też już się pozbyłam. Chodzi za mną duo różów od niego, ponieważ wydał jakiś czas temu nowe kolory i kilka z nich mi się podobało. Myślałam, że może coś na żywo dobiorę. Byłam nawet kilka dni temu w Sephorze, chciałam je pomacać, ale ten zestaw kolorystyczny, który chciałam, akurat nie było testera. Także no nie wiem, poczekam, aż pojawią się te rozświetlacze i wtedy, jeżeli
wiecie, będą oba produkty, im się spodobają, to myślę, że wtedy skupię i róż, i właśnie ten rozświetlacz. Ciekawią Was w ogóle te produkty od Patricka Ta, czy nie? I pozostając jeszcze na chwilę przy rozświetlaczach, mamy nowe rozświetlacze od Gucci. To też jest zapowiedź, to nie jest nic, co jest już dostępne. Natomiast mamy zdjęcie dwóch kolorów. Wydaje mi się, że będzie tych kolorów więcej. Nie chcę mi się wierzyć, żeby to były dwa kolory, z którymi akurat Gucci wychodzi, bo są to dwa bardzo specyficzne kolory. Jeden jest chłodno-różowy, drugi jest natomiast brązowy, po prostu brązowy. Również na słoczu ten brąz jest bardzo mocny, wygląda jakby miał taką mocną bazę z pigmentem, także no nie wiem, nie jestem tutaj ekspertem oczywiście żadnym od ciemniejszych karnacji, natomiast wydaje mi się to i tak bardzo mocno napigmentowane. Ten róż tutaj wygląda bardziej biało niż różowo, natomiast to może być kwestia zdjęcia. Na pewno jest to coś, co byłabym chętna zobaczyć i pomacać, ale spodziewam się tutaj jednak więcej kolorów. Wydaje mi się, że no te dwa to by było dosyć dziwne, prawda? Przyznacie chyba, żeby wydać rozświetlacze i wydać akurat w takich kolorach, które no jakby nie patrzeć, nie są najbardziej popularne. Kolejna nowość to informacja, że Rihanna wychodzi z nową marką i jest to tym razem Fenty Hair, czyli mamy już Fenty Beauty, mamy Fenty Skin, a mamy teraz Fenty Hair, jest jeszcze chyba ta wersja taka modowa. Totalnie mnie to nie dziwi, ale też totalnie mnie to nie interesuje, muszę przyznać, także ja na pewno nie będę tych produktów próbować. Mam swoje ulubione marki kosmetyczne, jeżeli chodzi o włosy, no i nie szukam tak naprawdę w tym momencie nowych, aczkolwiek być może będę starała się coś nowego znaleźć, ponieważ chciałabym zobaczyć, jakie są wersje cruelty free pewnych produktów pielęgnacyjnych. Ale to jest temat na inną historię. 5 czerwca pojawił się w sprzedaży też nowy produkt od LH Cosmetics, od Lindy Hallberg. Jest to błyszczyk. Błyszczyk na bezbarwnej bazie oraz posiadający różnokolorowe drobinki, takie odbijające światło. Wygląda przepięknie. Na pewno jest to produkt cudowny na lato, czy do nakładania na inne kolory szminek, czy konturówek. Natomiast nie jest też to nic, wiecie, nadzwyczajnego, czy coś, czego zapewne sporo z nas posiada. Jeżeli ktoś szuka nowego błyszczyka, może LH Cosmetics jest odpowiedzią. Ja na pewno w tej chwili nie szukam, także ja szybko przechodzę dalej. I chciałam dzisiaj wspomnieć o jednym zapachu, ponieważ bardzo mnie zainteresował. Jest to zapach od Commodity, nazywa się Juice. I są to tak naprawdę trzy zapachy, które mają podobną bazę, ale różnią się potem wykończeniem, można powiedzieć. Dwa są owocowo-kwiatowe, natomiast trzeci jest już bardziej taki ziemisto-drzewny. Mnie najbardziej interesuje no, albo ta wersja pierwsza, albo druga, ale do rzeczy. Wszystkie zawierają w sobie malinę oraz rabarbar, bardzo ciekawe połączenie, plus truskawkę. Jeżeli chodzi o te właśnie wersje kwiatowo-owocowe czy owocowo-kwiatowe, mają zawierać truskawkę, malinę oraz rabarbar. I jestem bardzo, bardzo ciekawa, jak to pachnie. To są generalnie owoce, które ja uwielbiam. Uwielbiam maliny, to chyba jest w ogóle mój ulubiony owoc, tak myślę w tej chwili. Truskawki też uwielbiam, rabarbar latem, cudowność, po prostu cudowność. Także jestem bardzo ciekawa, jak to pachnie. Ostatnio przekonałam się do takich bardziej owocowych zapachów. Mam nadzieję w przyszłym tygodniu wrzucić Wam taki haul perfumowy, także tam o tym więcej porozmawiamy. Ale no, ciekawi mnie. Muszę zobaczyć, gdzie jest dostępny ten zapach, ponieważ nie kojarzę butelki, kojarzę nazwę firmy, natomiast nie wiem, czy widziałam to gdzieś na półce, tak wiecie, na żywo. Także ja będę na pewno szukać. Zbliżamy się już do końca. Mamy jeszcze jedną paletę. Paleta od Byredo, nazywa się Desert Road. To jest ta klasyczna piątka właśnie od Byredo. Muszę przyznać, że ja nie próbowałam tych malutkich paletek, tylko dużą. Cały czas czekam, aż w tej małej paletce pojawi się coś niesamowitego i tylko dla mnie. Aczkolwiek było tam kilka wersji kolorystycznych, które mi się podobały. No ta nie porywa. Środek jest tak naprawdę dosyć nijaki jak dla mnie. Bardziej mnie interesuje opakowanie zewnętrzne niż środek, co no, nie wróży dobrze. Przynajmniej dla mnie. Także ja na pewno tego nie kupię. Podobnie jak nie kupię też nowego smaku, nowego zapachu maski Laneige, maski do ust. Próbowałam kilka razy tych masek Laneige, kupiłam nawet kiedyś taki zestaw świąteczny, który miał chyba pięć różnych wariacji. Ja nie widzę po prostu efektów tego, nie widzę, dlaczego jest taki hype na te maski do ust od Laneige. Mam wiele innych balsamów, które działają dużo lepiej i dużo bardziej nawilżają moje usta przez nos, także ja nie rozumiem tego efektu Laneige, ale okej. Okay. Tym razem dostajemy wersję arbuzową i okej, jest to rzeczywiście taki smak, powiedzmy, bardzo letni. Ja bardzo lubię w ogóle arbuz w produktach takich pielęgnacyjnych. Mówię tutaj raczej o zapachu. Bardzo taki, wiecie, rześki, świeży, letni, słodki. Także
Jeżeli ktoś lubi Laneige, myślę, że będzie zadowolony. Dla mnie to jest pas. I zakończymy ten odcinek przepięknymi eyelinerami od Made by Mitchell. Kolory po prostu obłędne, jeszcze brokatowe takie. Wow, wygląda to naprawdę nieziemsko, słuchajcie. Gdybym tylko umiała używać linera, gdybym tylko lubiła na sobie kreskę, to słuchajcie, kupiłabym, bo kolory są genialne. Ciekawa jestem, czy one też tak wyglądają na żywo, czy to są, wiecie, no zdjęcia oczywiście marketingowe. Nie wiem, czy są to jakieś swatche. Nie, nie ma akurat swatchy na tym poście. Natomiast no, wyobrażam sobie, że jest to wersja taka bardzo drobinkowa, więc może nie ma takiego super krycia, ale pewnie przejechany kilka razy da ten efekt. Dajcie znać, jeżeli próbowaliście w ogóle tych linerów od Made by Mitchell, czy może właśnie tych konkretnych, czy może innych kolorów, czy są dobrej jakości, czy warto się tym pobawić, czy nie. No tylko znowu, ja wiem, że ja nie noszę kresek na tyle często, bo czasem mi się zdarzy, czasem coś mi odbije i sobie zrobię kreskę, ale generalnie ja się nie czuję w kresce dobrze, także dla mnie to nie ma sensu. Nie robię też makijażu jakichś graficznych, żeby malować się tym poza miejscem, gdzie są kreski robione, czyli gdzieś tam na górze oka na przykład. Także dla mnie zakup byłby trochę bezsensowny. Natomiast jeżeli ktoś robi kreski, maluje się jakoś bardziej graficznie, piękny. Piękny produkt, naprawdę. I to już na dzisiaj wszystko. Dajcie mi znać, czy coś Wam się spodobało, czy coś bardzo przykuło Waszą uwagę. Dla mnie nie było nic takiego bardzo, wiecie, wybijającego się, co bym po prostu no, musiała mieć natychmiast. Było kilka rzeczy, które chętnie zobaczę w Sephorze, jak się tam pojawią, natomiast nic, po co muszę biec od razu. Cieszy mnie to. Naprawdę mnie to cieszy. Nadchodzą wakacje, więc pewnie będzie tych nowości trochę mniej. Może zdarzyć się więc tak, że nie będzie tego pojawiać się na tyle dużo, żebym robiła odcinek co tydzień, ale postaram się Was informować o tym w zakładce społeczności, jeżeli taka sytuacja będzie miała miejsce. Póki co, mam nadzieję, widzimy się już no, za tydzień, ale na pewno widzimy się wcześniej i w innych odcinkach. A teraz życzę Wam przemiłej reszty dnia. Pa, pa!